Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji prasowej związanej z wydarzeniami z ostatniego tygodnia, z wydarzeniami, które nie mieszczą nam się w głowie, a mianowicie do mieszkania asystenta pana posła Nitrasa w godzinach porannych zapukało Centralne Biuro Antykorupcyjne, dokonując przeszukania, zabezpieczenia materiałów w sprawie, w której pan poseł Nitras kompletnie nie funkcjonuje. Po pierwsze, mamy do czynienia z sytuacją, gdzie widać jednoznacznie, że służby specjalne pod wodzą pana ministra Kamińskiego i PiS-u próbują znaleźć jakieś haki na polityków opozycji. Pan poseł Nitras, znany z tego, że wielokrotnie, bardzo celnie i trafnie diagnozował sytuację polityczną w Polsce, wielokrotnie był karany przez marszałka Sejmu. Dzisiaj widać, że te kary, które nie zaskutkowały tak, jakby PiS chciał, PiS dąży do tego, żeby zdobyć jakieś materiały przeciwko posłowi Nitrasowi. Odbieramy to jako bezpodstawny, haniebny polityczny atak na jednego z kluczowych polityków opozycji. Tak jak powiedziałem, w sprawie, w której pan poseł Nitras kompletnie nie jest uwikłany, nie ma z nią nic wspólnego, a wejście do młodego człowieka do domu, do asystenta, zabezpieczenie telefonu komórkowego, zabezpieczenie komputera z biura poselskiego posła Nitrasa odbieramy jako ewidentną próbę zbierania dowodów przeciwko posłowi Nitrasowi celem politycznego wykorzystania politycznej nagonki, politycznej represji. Szanowni Państwo, nie ma zgody Platformy Obywatelskiej na wschodniorządność. Wiemy, że politykom PiS-u marzy się druga Białoruś, druga Rosja i marzą się te gry wymierzone w opozycję, gry putinowskie, takie standardy. Po co CBA wchodzi do asystenta Nitrasa i po co służbie pisowskiej komputer posła Nitrasa? My wiemy, że poseł Nitras jest solą w oku Jarosława Kaczyńskiego, solą w oku wielu kluczowych polityków PiS, jest niewygodny dla pisowskiej władzy, był upokarzany, odbierano mu wynagrodzenie, wykluczano go z obrad. Teraz próbuje się go zastraszyć. W jaki sposób? Zabierając mu komputer, nastraszając jego asystenta, uzyskując wgląd w środki jego biura poselskiego, w jego komputer, na którym on również, z którego on również korzysta. Przecież to jest państwo wschodu. Na takie państwo wschodu, na wschodniorządność zgody Platformy nie będzie. Oczekujemy natychmiastowej informacji ministra koordynatora służb, ale oczekujemy też reakcji marszałka, marszałka Kuchcińskiego. Niech on wystąpi do swoich kolegów i zażąda szczegółowej informacji. Po co im... Nie ma zgody Platformy Obywatelskiej na wschodnią. Szanowni Państwo, wydaje się, że Państwo PiS działa według zasady dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie. To, co w tej sprawie szczególnie bulwersuje, to, co szczególnie przeraża, to to, że dzisiaj ta sprawa dotyczy pana posła Sławomira Nitrasa, jutro może dotyczyć każdego z obywateli. Jeżeli zgodzimy się na standardy, w których na siłę służby rządzone przez polityków starają się wmontować ważnego polityka opozycji w aferę, w której on w ogóle nie uczestniczy, w której w ogóle nic nie ma z nią wspólnego, no to jutro każdy z Polaków może być w bardzo podobnej sytuacji. Ta sprawa wygląda na zemstę polityczną. Na zemstę polityczną wobec posła, który jest zdaniem rządzących posłem niepokorny. Przecież teraz wielokrotnie za swoje wystąpienia z mównicy sejmowej, za punktowanie patologii władzy karany był finansowo, odbierano mu uposażenie, część uposażenia. Dziś, gdy kilka tygodni temu, 3 tygodnie temu pan poseł Nitras także w emocjonalnym wystąpieniu punktował patologię władzy i hipokryzję władzy, łącznie z panem prezesem Kaczyńskim, okazuje się, że służby zaczynają działać. Na to nie może być zgody. I tak jak powiedziałem, sprawa dotyczy posła Nitrasa,
I to jest hańba dla polskiego parlamentu. Haniebne jest to milczenie pana marszałka Kuchcińskiego. Ale to, co jest najbardziej niepokojące w tej sprawie, że widać mechanizmy, którymi posługuje się władza. Widać mechanizmy, które dziś są używane wobec ważnego polityka opozycji, a jutro użyte zostaną wobec każdego obywatela, który nie godzi się z tym, co robi PiS, który ma odwagę krytykować złe rządy PiSu. Szanowni Państwo, dzisiaj występujemy tu w imieniu wszystkich posłów Platformy Obywatelskiej i stajemy w obronie zasad. Zasad, które w demokratycznym państwie po prostu nie mogą być łamane. Chcemy powiedzieć jasno, że odczytujemy to, co dzieje się wobec asystenta posła Nitrasa, jako po prostu akt politycznej zemsty. Przypomnę Państwu sytuację z Sejmu kilka dni przed wyborami, wtedy kiedy Sławomir Nitras wręczył prezesowi Kaczyńskiemu te symboliczne dziecięce buciki, mówiąc, że państwo PiS w ciągu 3 lat zrobiło bardzo niewiele, żeby pomóc ofiarom przestępstw. Dziwnym trafem, kilka dni później po wyborach, kiedy kurz opada, to właśnie w biurze posła Sławomira Nitrasa zjawiają się państwowe służby i próbują wywrzeć nacisk na jego działalność polityczną. I na to nigdy nie będzie naszej zgody. Szanowni Państwo, na zakończenie. Pod koniec kadencji 2005-2007, pierwszej kadencji PiSu, jeden z naszych posłów, członek Komisji do Spraw Służb Specjalnych, porównał działania służb specjalnych pod wodzą PiSu do Securitate. Dzisiaj mamy powtórkę z rozrywki. Służby specjalne ponownie zaczynają być wykorzystywane, aby represjonować polityków opozycji. Przeciwstawiamy się tego i przestrzegamy przed tego typu działaniami. Panowie, chciałem zapytać o przyszłość nowego ministra edukacji narodowej, pana ministra Dariusza Piątkowskiego, między innymi o to, że miał zarzuty prokuratorskie, jeżeli chodzi o przestępstwo urzędnicze, ale też o jego jedną z ostatnich wypowiedzi na temat warszawskiej karty LGBT i tego, że to jest krok w stronę oddawania dzieci pedofilom. No, jak państwo oceniają taką przeszłość pana ministra? Prawdę powiedziawszy, wypowiedzi są na poziomie pani profesor Pawłowicz. Wyrok, który ciąży bądź zarzuty są przestępstwem. Dziwimy się, że formacja, która w nazwie ma Prawo i Sprawiedliwość, podobnie jak w przypadku pana posła Nitrasa, daje osoby, które z tym prawem mają zatargi. Nie jest to pierwszy minister, który z prawem miał zatargi. Powiem, o ile dobrze pamiętam, pan minister Dworczyk również swego czasu miał wyrok, więc takie standardy, jaka partia. Pani redaktor, dotyczy sprawy, tak jak powiedzieliśmy, w której pan poseł Nitras nigdy nie uczestniczył. Dotyczy kwestii próby kontaktu z panem Sławomirem Nitrasem, jednej z osób, jak rozumiem, przeciwko której toczy się postępowanie, tylko do żadnego kontaktu z panem posłem nie doszło, ponieważ pan poseł odmówił takiego kontaktu, więc dochodzimy już do takiej sytuacji, że powiedziałbym, nawet jeżeli poseł zachowuje szczególną ostrożność, ale tylko dlatego, że jest posłem opozycji, może narazić się na szykana ze strony koalicji rządzącej. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dzięki.